Namaste, moi kochani, Mario Bucardi z tej strony. Dzisiaj zupełnie inny temat, nie taki poważny jak przez ostatnie dni. Chciałabym Wam pokazać, jaka niesamowita niespodzianka czekała na mnie po powrocie do magicznej oazy. Na pewno pamiętasz mój film i wpis na blogu Droga przez mękę z piekła do nieba, który pokazywał moją podróż. Zanim dotarłam do magicznej oazy, czyli mój powrót z Europy. I wiesz, jest taka książka, Podręcznik Wojownika Światła, Paulo Coelho, i tam jest napisane, że jeżeli jakieś sytuacje pojawiają się w naszym życiu, to znaczy, że wojownik jeszcze ich nie przepracował. I dokładnie teraz znowu taka sama sytuacja. Byłam na Porto Santo, na mitycznej Atlantydzie, gdzie spotkaliśmy się na naszej ceremonii numer 100. Tak, dokładnie. I również mój powrót na mityczną Atlantydę, na wyspę Maderę, stanął pod znakiem zapytania, ponieważ wyspa Porto Santo została odcięta od świata i wszechświata, tak można było powiedzieć w cudzysłowiu, a raczej od świata. I tak samo wyspa Madera. Jednak udało mi się ostatnim promem dotrzeć tutaj do magicznej oazy i znowu dokładnie ta sama sytuacja. Po powrocie z kontynentu na wyspę Maderę otrzymałam. Mam niesamowicie magiczną paczuszkę, o której mówiłam również na moim blogu. I po powrocie z Porto Santo na wyspę Maderę również kolejna magiczna paczuszka czekała na mnie. Tym razem paczuszka od Kasi, a w niej same cudowności. Po pierwsze, karty Lenormand, wróżek istot natury, tak je można nazwać. I popatrz, jakie te karty są piękne i symboliczne. Dokładnie pasuje do aktualnej sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli ten motyl. Pamiętasz, mówiłam ci, że poprzez wszystkie nasze transmisje, dokładnie teraz w ten czwartek będzie 101 transmisja, czyli poprzez 100 ostatnich, przeszliśmy cały ten proces, gdzie z jajeczka wykluwa się gąsienica, później ta gąsienica przechodzi w poczwarkę i później z niej przepoczwarza się, czyli poprzez proces transformacji pojawia się motyl. I na tych kartach ta strona odwrotna, popatrz, to jest taka piękna grafika motyla w takim celtyckim wzorze, nazwijmy to tak. I te kolory są również wyjątkowe, bo mamy tutaj zielony, a popatrz, jesteśmy dokładnie teraz w momencie odrodzenia, odnowienia, takiego nowego początku. Jednocześnie mamy kolor, ja tylko zmienię sobie dłoń. Mamy kolor fioletowy, czyli kolor tej najwyższej wibracji, przemiany, transformacji. Mamy kolor różowy, czyli różowy promień jest odpowiedzialny za miłość, która dokładnie teraz chyba najbardziej podwyższa wibrację. Oczywiście nie chodzi tutaj o miłość fizyczną, czyli tak zwany seks, ale o prawdziwą miłość, bezwarunkową, do siebie samego, do siebie samej, ale również do świata, wszechświata i innych. I tu jest również bardzo ważna wskazówka, że to, co dzieje się dokładnie teraz na świecie, również ma nas rozdzielić, dziel i rządź. Zwróć na to uwagę. Odległość pomiędzy ludźmi, jako ochrona w cudzysłowiu. Przed nimi, przed czymś, co może na nas przeskoczyć. To jest również właśnie ta dalsza odsłona działania istot mroku, czyli tej wielkiej czarnej pajęczej sieci, tego czarnego pająka, który próbuje rozdzielić nas i przez to łatwiej nami kierować i sterować. Mamy również oczywiście kolor taki niebieski, czyli nie tylko jest to dla mnie kolor mitycznej Atlantydy, ale jest również to dla mnie kolor tego niebieskiego promienia, czyli ochrony i przede wszystkim dużo złotego, a złoty to oczywiście mądrość wyższa. To połączenie z tą mądrością wyższą Twojej duszy wyższej, energii wszechświata. Dla mnie to jest bardzo symboliczne, co dokładnie znajduje się na tych kartach i że Kasia wysłała mi te karty dokładnie w tym momencie. No ale to nie wszystko. Popatrz, mamy tutaj bransoletkę z nocy Kairu, ale również jest tutaj kryształ górski. Pamiętasz, mówiliśmy o tych kryształowych myślach, że mieć kryształowe myśli, kryształowe słowa, kryształy,
krystaliczne intencje. Mamy tutaj sowę jako również ten symbol wtajemniczenia mądrości wyższej, mądrości uniwersalnej. Mamy tutaj kolejną bransoletkę, gdzie mamy dwa smoki. Jak wiesz, ja jestem chińskim smokiem, czyli dla mnie jest to również bardzo symboliczne. Jednocześnie mamy tutaj przepiękną kartę, tam w środku oczywiście są życzenia od Kasi, wszystko to, co pięknego przekazała mi poprzez tą paczuszkę. I tutaj również mamy tak dużo fioletowego, zwróć na to uwagę. Mamy również tutaj znak celtycki. Ty wiesz, jaka to jest symbolika? Ten znak? No. Temat do poszukiwań. Mamy również tą królewskość. Zwróć na to uwagę, że ta istota, która jest tutaj na tej karcie, ma koronę. Noś głowę wysoko, by ci korona z głowy nie spadła. To jest bardzo ważne, dokładnie w tym momencie. Zwróć uwagę, dlaczego ten różowy słoń, o którym mówiłam w ostatnim czasie, ma w sobie nazwę korony. Czakra korony. Twoja korona, twoje połączenie z energią wszechświata, z energią wyższą, dokładnie w tym momencie. Dlaczego ta sytuacja pojawia się dokładnie w tym czasie na Ziemi, gdzie mamy przebudzenie tylu istot? Czyli te korony wyrosły nam, jak gdyby założyliśmy te korony, które łączą nas z naszą duszą, z energią wszechświata, z energią uniwersalną. I tak jak na tej karcie, popatrz, ta istota materializuje świetlistego smoka. Czyli poprzez nią, poprzez jej myśli, poprzez jej intencje powstaje ten materialny smok. I wiesz, przed chwileczką rozmawiałam z Joanną, która jest moją uczennicą już od wielu, wielu lat. I właśnie mówiliśmy o tym, że prawdziwy mag wpływa na ten świat. Prawdziwy mag kształtuje poprzez swoje myśli, swoją wolną wolę, kształtuje coś materialnie tutaj. Czyli prawdziwy mag jest zawsze w akcji, a nie w reakcji. Reakcja, reagować na coś, to jest coś bardzo negatywnego. Ale aktywnie działać, coś kształtować, to jest coś bardzo pozytywnego. Tutaj mamy kopertę, gdzie Kasia opisała ją i ta karteczka była w środku. I tutaj mamy kolejnego smoka, tym razem ten smok jest w kolorze zielonym, czyli ten nowy początek, odrodzenie. Również ta istota ma znów koronę na głowie, zwróć na to uwagę. Dodatkowo są tutaj, jak się to nazywa, kochani? Zabrakło mi słów, wiecie co mam na myśli, te pałeczki takie, które zapalamy i wydzielają z siebie zapach, ten zapach jest przepiękny, ale co jeszcze chciałabym Ci pokazać, te karty są fascynujące i najbardziej spodobała mi się karta numer 1, czyli to jest Lenormand, to jest ten jeździec, który przynosi wiadomości. Ten jeździec również oznacza na przykład takiego posłańca, który przynosi nam jakieś wieści. Ten obraz, który jest w tle, to jest obraz od Luizy. On nie ma tu z tą paczuszką nic wspólnego. Ten obraz był już widoczny na innych moich filmach. Luiza namalowała go jako mnie w magicznej oazie. Dobrze, idziemy dalej. Kolejną kartą, którą mi się bardzo spodobała, jest 16. Bardzo piękna, bardzo symboliczna. To jest to nasze skupienie się na sobie i połączeniu z wszechświatem, na tych gwiazdach, które są nad naszą głową. Kolejna, która mi się bardzo spodobała, to jest oczywiście drzewo, które w kartach Lenormand oznacza tą stabilność, to zdrowie, taki solidny fundament. I ostatnią, która mnie chyba najbardziej poruszyła, nazwijmy to tak, to jest karta pierścionek. Ten pierścionek ma znaczenie takiego związku, połączenia, również zaręczyn. Bardzo szerokie znaczenie, ale wiesz, co jest najbardziej zabawne? Że ten pierścionek, zwróć uwagę, jak on wygląda, jak ten autor czy autorka tych kart go namalowała, a ja mam taki pierścionek. To jest mój pierścionek, który kupiłam sobie kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu. To jest pierścionek z brązu, jest prawie identyczny. Zwróćcie na to uwagę. Może nie w 100% identyczne, ale prawie identyczne. Ma inny wzór tutaj z przodu i troszeczkę inne spirale. Ten pierścionek to jest tak zwany pierścień Nibelungu, który wiele, wiele lat temu trafił w moje dłonie na wielu moich zdjęciach. Znasz go z wielu moich zdjęć i dokładnie tak podobny pierścień jest tutaj na tej karcie.
Dobrze, to tyle nowości i takiego leciutkiego tematu. Tutaj jest opakowanie z tych kart. I życzę Ci w tym czasie, w którym jesteśmy teraz, radości z takich pięknych, codziennych podarunków, z takich pięknych, codziennych drobiazgów, takiej radości również, że masz więcej czasu dla siebie, że jesteśmy w tym czasie przemiany i transformacji, które możemy bardzo pięknie dla nas samych wykorzystać, stać się tym prawdziwym motylem. To jest również taki czas, by wypuścić głębokie korzenie, ale również szeroką koronę, która łączy nas z wszechświatem. Tak jak te mityczne drzewa Edenu, pamiętasz, o których już wiele razy mówiłam. Głębokie korzenie, solidny fundament w świecie materii, ale również ogromna korona, która łączy cię z energią wyższą. O tym mówiłam również na naszych ceremoniach, na transmisjach, które są na mojej stronie www.bukardimaria.com, opis poniżej oczywiście, w tym okienku opisu, i tam również są przesłania na temat tej korony, jak ją aktywować, ten solidny fundament i jak wyciągnąć te dłonie do wszechświata, czyli połączyć się z ziemią i połączyć się z niebem. I wtedy stajemy się takim mocnym drzewem, który jest w stanie przetrwać wszystkie niepogody, wszystkie zawieruchy, wszystko to, co wpływa na nas, tego świata zewnętrznego. Czyli dokładnie to, co mówiłam w zeszłym tygodniu na naszym spotkaniu numer 100, również jest na tej stronie. Wszystkie te spotkania, wszystkie te godziny możesz obejrzeć, wszystkie te filmy, one są tylko i wyłącznie na mojej stronie, nigdzie indziej, w żadnym innym miejscu. I tam również masz przesłania właśnie na ten temat, jak przetrwać ten czas mrozu, chłodu, suszy, pragnienia, burzy, czy jakichkolwiek zawieruchy zewnętrznej, czyli jak mieć właśnie ten głęboki fundament i wysoką koronę do wszechświata. I niech to wszystko będzie dla Ciebie również wskazówką. Popatrz w niebo, idź za Twoją gwiazdą, stań się gwiazdą. Również mieliśmy za sobą takie spotkanie, być gwiazdą, a nie gąbką. Czyli gąbka, która nasiąka wszystkim z zewnątrz, a gwiazda niczym nie nasiąka. Gwiazda świeci swoim własnym światłem. Ten pierścionek niech będzie dla Ciebie również takim symbolem związku, połączenia z osobami, które są dla Ciebie ważne. Nawet jeżeli jest to tylko połączenie telepatyczne, takie jakie my na przykład mamy razem, bo gdy oglądasz teraz ten film, to myślisz o mnie i łączymy się razem. I razem jesteśmy silniejsi, bo jedno drzewo na pustyni jest może i słabe, ale wiele drzew tworzy las. I ta ostatnia karta, czyli ten jeleń. Pamiętasz, mieliśmy również jedno spotkanie, gdzie mówiliśmy o jeleniu, o tym królu lasu, szczególnie tutaj na północy, tych północnych lasów, które również ma taką koronę. Koronę, która łączy go z wszechświatem. I te serduszka oczywiście. Wszystko ma swoje znaczenie. Wszystko ma symbolicznie swoje znaczenie. Miej więc oczy szeroko otwarte, by widzieć więcej w tym wszystkim, co dzieje się dokładnie teraz na ziemi, żeby zobaczyć więcej, żeby zobaczyć ten ukryty sens. A w tym wszystkim pomogą Ci nasze poprzednie spotkania i spotkania co tydzień w każdy czwartek o godzinie 20:20 czasu polskiego, ale oczywiście można później wrócić do tych spotkań, bo są one dostępne również w archiwum, czyli przez cały czas. Spotykamy się na żywo w czwartek, zawsze o tej 20:20 startuje ceremonia, nasze spotkanie. Dlaczego ceremonia? Ponieważ ma bardzo, bardzo taki wzniosły charakter. To jest dla nas wszystkich takie święto. Jak wiesz, czwartek jest również tym dniem Jowisza, czyli tej najwyższej energii, najbardziej świetlistej planety. I dlatego te spotkania są inne niż takie filmiki, jak tutaj na przykład na serwisach społecznościowych. Takie leciutkie, prawda, na różne tematy. Każdy czwartek jest świętem. To jest nasze spotkanie w wyjątkowej energii oczyszczenia, podwyższenia wibracji, aktywacji tego swojego słońca, tego swojego wewnętrznego światła. No i oczywiście przesłanie od siły wyższej na ten konkretny, aktualny czas, ale te przesłania są zawsze, zawsze aktualne. I siła wyższa zawsze prowadzi Cię poprzez numerki. Może akurat w tym momencie widzisz
14:14, a może 20:20, a może 21:21. Niech to będzie również dla Ciebie wskazówka. Wrócić do nagrania 20, wrócić do nagrania 21, a może zobaczyć gdzieś jakąś tablicę rejestracyjną, gdzie będzie na przykład 66. Może to będzie dla Ciebie wskazówka, by wrócić do nagrania 66, bo tam będą dla Ciebie dokładne przesłania, które są w tym momencie. Dla Ciebie, dla Twojej drogi, dla Twojego rozwoju, dla Twojej przyszłości najważniejsze. Do zobaczenia więc w czwartek. Twoja Maria Bucardi.